Witam serdecznie w drugim dniu ogólnopolskiego turnieju o Puchar Akademii Komorów. Dąbrowa Górnicza na dzień dobry kontra 4-3 Lublin, nie mylić 3-4. 4-3 Lublin. Kto rano staje, temu zwycięstwo Pan Bóg daje. W tym wypadku daje Dąbrowie Górniczej, która prowadzi 71-20, ale niestety pierwszego miejsca w grupie nie będzie. Ale będzie awans do ćwierćfinałów i to jest najważniejsze. I ten ćwierćfinał jest jeszcze ważniejszy, bo kto wygrywa ćwierćfinał jest w strefie medalowej. Ja zawsze uważam, że ćwierćfinały są praktycznie najważniejsze. Troszkę chrypka z rana, ale to jest normalne, jak ktoś dużo mówi. Jeszcze tutaj mam takie znane temperatury, że ja jestem w pomieszczeniu, gdzie jest 25 stopni, za chwilę w pomieszczeniu, gdzie jest 15. Ale zimie zahartowane. Przeszedł wojsko, 2 lata. Teraz chłopcy nie wiedzą, co to wojsko. Może ta koszykówka troszkę, przynajmniej uczy sport poprzez sport, jak już nie ma wojska. Zakończył się mecz, proszę Państwa. Niestety nie udało się drużynie z Lublina wygrać. Wygrała Dąbrowa Górnicza i to tej drużynie gratuluję awansu do ćwierćfinałów. Jesteście już w pierwszej ósemce. Gratulation of Zibi. Czy było trudno się przedostać, wydostać z grupy? Nie. Oni mówią nie, bo oni grali, a pan? Do gry, no. Dziękuję.